Paula. Cześć, dzień dobry. To, co dzisiaj się wydarzyło, jest niesamowite. Rzadko mi się to zdarza, ale ja dzisiaj naprawdę Cię nie poznałam. Spektakularna metamorfoza. Co jest tego powodem, bądź kto? Dziękuję bardzo. Mogę pozdrowić kogoś? Przy okazji pozdrowię mojego przyjaciela Arka Radio, który jest odpowiedzialny za tą metamorfozę, jeżeli chodzi o włosy. Namówił mnie Arek, żebyśmy zapuszczali włoski, więc udało mi się to zrobić. No i powodem? Nie, no chyba tylko twierzek. Każda z nas, kobieta, lubi się zmieniać i nie ma żadnego innego powodu. No ale tak się mówi, że jak na przykład kobieta właśnie zapuszcza włosy albo je ścina, to coś w jej życiu dzieje się przełomowego. Czyli u Ciebie tak nie jest? Nie, tutaj nie, absolutnie nie. Zrobiłam to dla siebie, a mam takie zaufanie do Arka, że cokolwiek mi powie naprawdę, to ja robię. Nie pytam go, czy... Daję sobie zawsze taki margines, wiesz, 2 dni, jak się w czymś nie czuję, to Arek mówi, musisz tak 2-3 dni pochodzić i zawsze potem po tych 2-3 dniach mówię, miałeś rację. Paula, wiemy też, że u Ciebie sporo zmian. Jakiś czas temu rozstałaś się ze swoim ukochanym i jak teraz sobie radzisz jako singielka? A kto powiedział, że jestem singielką? A tego nie wiem, ale jeszcze chciałam po kolei, żebyśmy do wszystkiego doszły, bo być może, no właśnie, Twoje serce jest ponownie zajęte. Wiesz co, kochanie... Chyba nie chciałabym mówić o prywatnych rzeczach. Jesteśmy z Rafałem w bardzo dobrych stosunkach, przyjacielskich, takich bardzo pozytywnych. Wszystko dobrze, szykuję 3. album, tak naprawdę pracuję teraz, mamy już konkretne tytuły. I w najbliższy poniedziałek lecę na festiwal polonijny do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku na 2 koncerty. To jest jedna z większych imprez polonijnych, organizowana przez Tygodnik Plus w Stanach Zjednoczonych i bardzo się cieszę, lecimy właśnie razem z Arkiem. A z jakich zabiegów na przykład korzystasz albo czy na co dzień stosujesz jakąś dietę? Wiesz co, ja jestem bardzo sportowa, ja zawsze byłam bardzo sportowa, więc ja sobie nie wyobrażam życia bez sportu, bez siłowni, bez rowera, bez spacerów, bez przyrody, to na pewno. Jeżeli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej, to korzystam chyba z tego, z czego korzystają wszystkie kobiety tak naprawdę, jakiś w ogóle jestem fanką laserów. Jestem fanką laserów, z których korzystam regularnie. Zresztą ostatni raz chyba 2 tygodnie temu właśnie robiłam laser pod oczy. Więc z tego jestem fanką laserów. A poza tym wszystko to, co robią inne kobiety. Żadnych rzeczy. Oprócz tego, że tak jak mówię, jeżeli chodzi o zabiegi na ciało, to uważam, że nie ma tutaj, nie wierzę w cuda. Nie wiem, po prostu trzeba o siebie dbać i sport. A wyeliminowałaś jakieś produkty ze swojej diety? Nie, ja jem wszystko. Ja jem, słuchajcie, wszystko. Jeszcze dzisiaj sobie idę z przyjaciółmi i to jest prawda, bo są tutaj dzisiaj ze mną. Powiedziałam, że idziemy dzisiaj do mojego ulubionego miejsca. Ja idę na bigos i na śledzia z ziemniakami.